Witam was serdecznie. Słuchajcie, tu Maniek. Wybieram się na stówę. Wiem, że raczej nie powinienem tej stówki pyknąć, bo to jest za długo, jeżeli chodzi o moje ramię. Ale to jest tak jak z tymi palaczami, którzy chorują na raka i odcinają mi kawał płuca i mówią, że nie wolno palić. A oni tak i tak kupują sobie kolejną paczkę papierosów. Tak jest prawie ze mną. Nie powinienem jeździć na rowerze, ale na niego wsiadam. Dzisiaj chciałbym ukręcić stówkę. Mam nadzieję, że mi się uda. Nie jest to trudne. Biorę rower szosowy. Tutaj powiem, jestem w Holandii, czyli łatwo, przyjemnie. Drogi są oddzielone od szosy, także nie powinno mi to sprawiać jakiegoś problemu, jeżeli chodzi o trasę. No ale odległość i czas, który muszę to zrobić, no jest troszkę za duży. Ale spróbuję, nie poddam się. Może to się tutaj coś naprawi, może to... Nie mam pojęcia, co się tam dzieje z tym ramieniem, no ale boli. Boli, dopiero za parę dni mam spotkanie z rehabilitacją i dowiemy się, co tam się popsuło. Po pierwszym skenie wyszło, że coś tam jest nie tak. Teraz będą dokładnie szukać, co to tam się popsuło, bo tak to na razie są same gdybania. Dobra, ja rower już jest tam przygotowany. O, nie ten. Tam stoi moja różyczka tam w środku i ruszam w trasę. To get out of bed, she never looked that way at me. I swear she's fucking with my head. Take me far away from pain. Take me far away from yesterday. This ain't a love story, it's a funeral. Darling, damn, you look beautiful. You're killing my heart. Killing my heart is the usual. All you do is waste my time. I'm being a victim of your phony love. All you do is waste.
over me. We hold hands, make plans, keep the receipts. Karma, she's my best friend. One step closer, here's how it ends. Karma's got a thing for me. You see, you'll be digging up 6 feet. Karma's never let me down. My smile will kill when I cut you out. Zobaczyłem ze swojej trasy. Zawsze w oddali widziałem tutaj, że tu jest taka wieża. W Holandii to się nazywa Uitkijkentoren. Zobacz. Nie wiem ile to jest stopni, ale łażę. Co mi tam? Musiałem zboczyć jakiś kilometr od trasy. Zobaczymy jaki widok jest z tej wieży. Na wieży są dwie drogi. Jedną drogą się wchodzi do góry, a drugą się schodzi. Ja na razie wchodzę. Było napisane, że jest płatna euro 50, ale trochę dziwne, bo się wchodzi normalnie na górę. Żadnej bramki, tylko informacja, że trzeba płacić. Dziwne, oczywiście wtedy nie płacę i wchodzę, nie? O, a tu Gandalf. Jestem w okolicy Tilburga. Mamy tutaj skrzyżowanie kilku ważnych autostrad. Tam w oddali ta wieża to jest browar w sumie, nie wiem jak to nazwać. Tam Mnichowie parzą browar. Nimy bardzo dobry, ja piwa nie piję, więc nie powiem wam. Ale mówią, że jest dobry. A tu mamy taką panoramę z nad drzew Tilburga. A ja przyjechałem, żeby wam nie skłamać, gdzieś stamtąd przyjechałem. I teraz patrzcie, schody w dół. Takie dwie starsze panie się wspinają. Przyjechały sobie autem. Dobra, ja schodzę na dół i jadę dalej swoją trasę. Jest to około 50 km. No można by powiedzieć, że tak prawie mi została połowa. Miałem zrobić przerwę koło Safari Park, ale raczej ta przerwa była tutaj i teraz do końca będę cisnął do domu. Dobra, schodzę. Mamy informację, że trzeba zapłacić euro 50. Tu mamy wszystko do płacenia. Nawet ten automat, który zresztą nie działa, bo widać, że nawet się zero nie pali. I brak jednej brameczki, czyli jak tu płacić? Chyba sobie gmina darowała płacenie. Chyba sobie darowali płacenie. Nikt tu nie przyjeżdżał, teraz jest za darmo. I pewno taki tak nikt nie przyjeżdża. Bo powiem wam szczerze, że nie jest jakoś mocno zdewastowane. To takie miejsca na uboczu czasami potrafią mieć różne rzeczy. Trochę śmieci, trochę nadpaleń, trochę różnych ciekawych rzeczy. Bo no to wiecie jak to jest, nie? Wszędzie są wandale, nie tylko w Polsce. Got a thing for me, we hold hands, make plans, keep the receipts. Karma, she's my best friend. One step closer, here's how it ends. Karma's got a thing for me. You see, you'll be digging up 6 feet. Karma's never let me down. My smile will kill when I cut you out. Your voice screaming in my face. I know you got a bark when you don't got bite. Tell me, what's that like? What's that like being down?
insecure, acting up, immature. Had enough, I'm so bored. I'm so bored. A tu za mną zawody triatlonowe. Bodajże start i meta. Widzę, że są przygotowani na pływanie. Nie wiedziałem o tym. Jakbym wiedział, to bym troszkę inną trasę sobie wybrał. Bo pewno trochę będę przeszkadzał. Postaram się szybko tutaj to przejechać. Jestem w miejscowości Orichod pod Eidfoss.